Warto robić własny krem. Dzięki temu wiemy, co nakładamy na twarz. Ale chyba nie muszę tego mówić, skoro oglądasz ten filmik, na pewno już to wiesz. Jedna z Was napisała, że obawia się kręcenia własnego kremu, bo wydaje się to trudne, więc here I am. W 5 krokach pokażę, jak ukręcić własny krem, nie wykorzystując przy tym specjalistycznego sprzętu. Po drodze dużo wskazówek wyniesionych z lat doświadczeń. W opisie pod filmem najprostsze receptury na lekki i treściwy krem oraz przydatne linki, jak zawsze. No to zaczynamy! Kremy składają się z fazy wodnej, fazy olejowej i emulgatora. Olej nie łączy się z wodą i do tego właśnie potrzebny jest emulgator, czyli substancja, która sprawi, że olej i woda połączą się ze sobą, tworząc emulsję. Ja jeszcze używam ekokonserwant. Opowiem o nim więcej później. Jeśli chodzi o sprzęty, to potrzebujecie tego, co macie pod ręką w domu. W dużej ilości sklepów z półproduktami zaleca się na przykład kupno zlewek. Moim zdaniem jest to całkowicie zbędne. Pierwszy krem zrobiłam z 10 lat temu i od tego czasu ani razu nie widziałam konieczności kupna zlewki. Jeśli chodzi o odmierzanie, to podam Wam ilość w łyżeczkach oraz gramach. Wszystko również w opisie pod filmem. Jeśli chcecie odmierzać w gramach, do zwykłego kremu wystarczy Wam waga kuchenna, to nie apteka. Krem może wyjść ewentualnie albo bardziej gęsty, albo rzadszy, ale nadal będzie działał. Jest jeszcze metoda na mililitry. Możecie kupić z apteki zwykłą strzykawkę, na przykład 5-mililitrową, i za jej pomocą odmierzać półprodukty. Nie traktujcie strzykawki jako przedmiotu jednorazowego użytku. Wystarczy ją umyć i można użyć ponownie. Przed przystąpieniem do odmierzania wyparz rządkiem słoiki oraz łyżeczkę i umyj ręce. To ważne, nie chcesz, żeby do kremu dostały się bakterie. W jednym słoiku odmierzasz fazę wodną, w drugim olejową z emulgatorem. Do fazy wodnej najczęściej używam hydrolatów, które same w sobie mają już właściwości pielęgnacyjne. Jeśli nie wiesz, jaki wybrać, poczytaj opisy każdego na stronie z półproduktami. Na pewno dobierzesz coś do własnej cery. Do fazy wodnej możesz też użyć przygotowanej wody albo naparu, na przykład z lawendy albo rumianku. To opcja niskobudżetowa. Oliwem 1000 jest emulgatorem produkowanym z pochodnych oliwy z oliwek. Składa się całkowicie z naturalnych i biodegradowalnych surowców. A co ważniejsze, jest akceptowany przez ekologiczne jednostki certyfikujące, czyli kosmetyki z certyfikatem eko mogą zawierać ten składnik. Faza olejowa to olej i emulgator. Mnogość olejów na stronach może Cię zniechęcić, ale wystarczy przeczytać 2-3 poradniki na temat tego, jaki dobrać olej do danej cery i potem metodą prób i błędów próbować. Oleje można kupić w małych pojemnościach, już od 15 ml. Jeśli ten, który kupimy, nie będzie tym jedynym, można go zużyć do włosów albo do ciała. Teraz po odmierzeniu przygotuj kąpiel wodną na kuchence. Woda w kąpieli musi być gorąca, prawie wrząca. Kąpiel wodna to po prostu garnek z wodą, do której wstawisz słoiki. Nie wlewaj jej za dużo, bo przeleje się do słoików i wymiesza z półproduktami. Do kąpieli wodnej wstaw słoiki i podgrzewaj ich zawartość do temperatury około 70-80 stopni Celsjusza. Temperatury nie musisz kontrolować termometrem. Mówiłam na początku, że będzie bez sprzętu. Zrobiłam to za Ciebie. Metodą wielu prób określiłam, że jeśli włożysz słoiki do wrzątku, to po 10 minutach faza wodna i olejowa osiągnie odpowiednią temperaturę. Wypróbowałam to wiele razy na różnych konsystencjach i zawsze wychodziło, ale uwaga, z emulgatorem Oliwem 1000, za inne emulgatory nie ręczę. Po 10 minutach część z olejem zacznie powoli wlewać do fazy wodnej, jednocześnie mieszając. Bez sprzętu to bez sprzętu, wykorzystuję końcówkę od blendera. Możecie wykorzystać też trzepaczkę, końcówkę od miksera albo ubijaczkę. Ubijanie potrwa kilka minut, krem zacznie gęstnieć. Po zakończeniu ubijania krem będzie rzadszy niż docelowo. Jak wystudzi się ostatecznie, to trochę zgęstnieje. Po
ubijaniu pora na konserwant i ewentualnie olejki eteryczne. Trzeba je dodawać, gdy krem ostudzi się do około 35 stopni Celsjusza. To akurat temperatura po ubijaniu. Dlaczego dodaję konserwant? Krem bez konserwantu teoretycznie ma ważność przez 2 tygodnie i trzeba go trzymać w lodówce. Dla mnie liczy się wygoda i praktyczne podejście. Krem trzymam w łazience i jest ważny minimum 3 miesiące po dodaniu do niego ekokonserwantu. Polecam kupić konserwant w płynie, na nim zawsze jest opisana jego dawka, czyli ile kropel konserwantu dajemy na ile mililitrów kremu. Konserwant w proszku trzeba odmierzać w gramach i są to tak małe ilości, że potrzebna jest dokładniejsza waga, nie taka kuchenna. Krem przelej do wyparzonego wcześniej słoika i odstaw do ostygnięcia. Napiszcie koniecznie, czy robiliście kiedykolwiek własne kosmetyki i czy macie jakieś patenty, które oszczędzają Wam ilość zużytych przedmiotów i czas. Dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrypcji. Do następnego filmiku, pa!